Dobra, więc witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii God of War Ragnarok, odcinek już numer 60, sobie wyobraźcie. No i w dzisiejszym materiale przejdziemy na zupełnie nowe tereny z tej całej dżungli. W sumie jesteśmy blisko wejścia do tej lokacji, tam żeśmy rozpoczynali naszą wspaniałą przygodę. No teraz odblokowaliśmy zupełnie nowe przejście otędy. W sumie już poza odcinkiem rozpoczęłem eksplorację tej lokacji. A to powiedzmy taki pierwszy korytarzek. W zasadzie była tutaj pojedyncza walka z taką, nie wiem, norą wrogów. I w sumie tyle widziałem. Więc nic wielkiego mnie was w tym miejscu nie ominęło. Natomiast jeżeli przejdziemy tędy, to odblokujemy całkowicie nową, rozbudowaną lokację. Jakaś studnia, jeżeli mnie pamięć nie myli. Więc myślę, że to może być całkiem dłuższe miejsce, które być może, nie wiem, starczy na jakiś pojedynczy odcinek. Więc proszę bardzo. I gdzie jesteśmy? Najgorzej, nawet nie wiem. Przed chwilą było to zaznaczone. Studnia życzeń tak zwana. Okej, dobra. Więc zobaczmy, na czym to polega. Czas odrodzenia, odnowy. A, brakowało mi zapachu tych gniazd. Wybacz, Jelonku, pora już wracać. Tak, trzymaj mięśniaku! Nie lubię cię. Często to słyszę. Dwa z głowy, jeszcze dwa. Każdy reprezentuje inną porę roku, tak zwany Dain. Fej mówiła mi kiedyś o Dainie, jeleniu wiosny. Nazywała go umarłym, ponieważ czas odrodzenia nie może obejść się bez śmierci, która go poprzedza. Fej doskonale zdawała sobie sprawę, że ta myśl mnie pocieszy. Czyli, że wszystkie są umiejscowione te jelenie właśnie w tej krainie Vanaheim. W tym kraterze na razie dwa znalazłem właśnie tędy. Więc ciekawa sprawa. No jak sobie widzicie, jest to wielopiętrowa lokacja. Trochę chyba zajmie, zanim to wszystko sprawdzimy tędy przykładowo. Z wyjścia na jakieś zupełnie nowe regiony. Może zaraz to zrobię. Wydaje mi się, że może przejdziemy do innej interesującej jeszcze lokacji z tej. A mianowicie do takiej szczeliny Yggdrasilu, która wcześniej była teasowana. Więc nie wiem, zobaczymy. W sumie ciekawe, że wielkie miejsce bez żadnej walki. Może jeżeli zejdziemy bardziej na dół. No, powiedzmy, że zrobię to tą spiralą. Żeby wszystkie lokacje wam przedstawić. Czy teraz ten zejdźmy. I stawiałbym, że jakaś arena jednak będzie na walkę. Dobra, to jeszcze wskoczyć nie ma opcji. Patrz na to. Mała kąpiel, bracie? Nie wiem, czy to jest dobrym podejściem? A, kolejny kryształ. Zatrzymajmy go, dopóki nie wymyślimy, co z nim zrobić. To jest chyba kamień rzemieślniczy, że... Czyli, że jest bezwartościowy na razie, bo napisane... A może będzie służył do ulepszenia postaci albo coś w tym stylu? Co to było? Jezioro... zareagowało na to, że zniszczyliśmy kryształ? Na to wygląda. Ziemia w Vanaheimie bez wątpienia tęskni życiem bardziej niż w innych światach. Może się cieszy, że rozbiłeś ten kryształ. Ten staw czegoś od nas chce. Może wrzuć do niego kryształ. Dałby radę? Coś, żebym zyskał? Udało się. Patrz, odwdzięczyło się prezentem. O, wow! Ten sprzęt się przyda. I odłamki. Jeśli wrzucimy je do stawu, dostaniemy nagrodę. Nie najgorzej. Dobrze, że już zebraliśmy wszystkie kryształy, no, nie? Patrzcie, jakie mamy teraz wspaniałe przedmioty. Pancerz na ręce. Naprawdę w wielkich ilościach, bez przerwy otrzymujemy. Jeszcze więcej zagwarantuję.
Może będzie jakieś osiągnięcie, że jej zniszczę dosłownie wszystkie, ale... aż tak szczegółowo nie sprawdzałem tej lokacji. No w sumie pasuje nazwa do tej miejscówki Studnia Życzeń. Możemy sobie rzucać jakieś kryształy i zyskujemy dodatkowe przedmioty. Więc fajna sprawa. O to w tym wszystkim chodzi. Jeszcze 36 asgardzkich sztabek, że jak? To jest jakaś największa ilość, jaka jest możliwa. Dajcie w ogóle spokój. To jeszcze nie wszystko. Tędy można jeszcze zejść. I niby jakiś skrót odblokujemy, ale to z drugiej strony. Dobra, chyba już wiem, jak należy to wszystko rozegrać. Kurde, ale tak dużo materiałów, to ja się totalnie nie spodziewałem. No jeszcze więcej. I zauważyłem. Dobra, warto zawsze wrzucić. Jeszcze więcej będziemy mieli później przedmiotów, na przykład do sprzedania albo do zakupu. Nie no, 12 asgardzkich sztabek, nawet coś takiego, to jest wielka ilość, szczerze mówiąc. Chyba jakieś 10 czy coś w tym stylu, to jest już ulepszenie na jakiś najwyższy poziom. Jeżeli mi pamięć nie myli, więc no cóż, to się super jednak opłaca. Dobra, w każdym razie przejdziemy jeszcze tędy. Mam jakiś zwój? To ostatni z zaginionych schematów. Przypuszczam, że możesz liczyć na nowe rękojeści mieczy. Dobra. Mam jakiś opis? Nie, już nic nie było. Tyle, że odblokujemy kolejny skrót. Ej, zaraz, ja kojarzę te regiony, to jest początek tej misji całej. Ciekawa sprawa. To tu rozpoczynaliśmy naszą eksplorację krateru. No jeszcze tam były jakieś kolejne interesujące rzeczy, że... jakiś skrót da obrady odblokować. Ale tym razem nie widzę takiej opcji, kurde. No szczerze mówiąc, nie wiem, w którym kierunku miałbym się teraz udawać, chociaż... może warto było się jakkolwiek wrócić, te tereny już wcześniej sprawdzałem. Dobra, mam mniej więcej jeszcze pomysł. A to będę się musiał wrócić, więc zaraz. Dobra, więc w tym miejscu rozpoczynaliśmy naszą dzisiejszą eksplorację, ale jeszcze jest chyba jedna możliwa opcja. Mianowicie, że jej przepłyniemy tą łodzią. To już taka jedna jaskinia była właśnie po lewej stronie otędy. Nie wiem, być może to nam odblokuje jakieś kolejne możliwości. To może dotrzemy do innych partii krateru. No taki miałem plan i rzeczywiście. Może odblokujemy ten kolejny skrót, który był właśnie w tej studni. Wydaje mi się, że to może być właśnie ta lokacja. To już równiny. Dzięki wodzie wyglądają o wiele lepiej. A, czyli możemy się na przykład dostać do tej szczeliny Yggdrasilu, to jest pierwsza ważna sprawa. Właśnie się zastanawiałem, jak tutaj dotrzeć. Czy to może być walka z przeciwnikiem? Może, więc trzeba uważać. Z kim ja się w ogóle pojedynkuję? Dobra, poważne stwory. Patrzcie, ile oni mają zdrowia, że jak? Ja nie przetrwam tego. Dobra, postarajmy się może z tym zawalczyć. A to będzie super ciężkie wyzwanie. Wrogowie na 8 poziomie, takich jeszcze nie widziałem. O, trzeba wyminąć, dobra. No jeden dobity, ale to był
ten łatwiejszy. Na 8 poziomie z wrogiem też nie walczyłem, szczerze mówiąc. Dobra, poczekam na swoje dodatkowe umiejętności. Jeszcze bije z jakiejś trucizny. Urany, co to za umiejętność, podpalił swój dym. Coś takiego widzę po raz pierwszy. Dobra, w sumie jego umiejętności nie są aż takie super przerażające. Może to mniej więcej przewidzieć, trzeba jeszcze uważać na ten ogień. No i po robocie. No to było ciekawe wyzwanie, to z pewnością. Mamy jeszcze jakiś dodatkowy artefakt. To jest jakaś dodatkowa misja. No jeszcze jakieś dodatkowe materiały, to już chyba na ulepszanie na absolutnie najwyższe poziomy, jeżeli mnie pamięć nie myli, więc w sumie fajna sprawa. No i co, popłyniemy na jakieś nowe regiony. Zobaczmy, co mi jeszcze ominęło. Tędy? Wydaje mi się, że po lewej stronie już sumowaliśmy. Tak jest, to było przejście do tej całej dżungli pierwotnie. Więc to już robiliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o to miejsce, to akurat może być jakąś ciekawą nowością. Ale trzeba zmienić na noc, okej. Gdybym tylko miał odpowiedni... Jesteśmy przy żerowisku. Potwór poluje. Wróćmy tu w nocy. Kolejny kryształ dla jeziora. Dobra, czyli wrócimy w nocy, co tam się dzieje po drugiej stronie. No rzeczywiście, będzie jakaś walka ze strasznym bossem. Więc to zostawimy sobie na później. Tymczasem przejdźmy jeszcze w drugą stronę tego jeziorka. Zobaczymy, co to nam zagwarantuje. Tędy już byliśmy, pamiętam, chyba. Jestem prawie przekonany. Tak jest, byłem w tym miejscu. Jeszcze na samym początku. A może jeszcze z tej strony coś byśmy odblokowali. Jakieś kolejne, nie wiem, tereny możliwe. To jest wstęp na te całe równiny. Tereny te najwcześniejsze. Jest to żadna wielka nowość. No chyba wiele w sumie nie dostaniemy opcji teraz. O, to jest akurat chyba jakimś nowym terenem. Patrzcie na to, mogę tego jelonka po raz kolejny odblokować. Tylko muszę zacumować w odpowiedniej lokacji. Też nie jest jakimś prostym rozwiązaniem. Nie, to jednak dużo dostaliśmy nowych opcji. Wcześniej wszędzie dosłownie były te przepaści. A teraz możemy cumować w jakichś nowych lokacjach. Nie wiem, czy w sumie byłem koło tego piorunu. Dałoby radę tędy przyjść? Nawet nie widzę takiej opcji. Też dziwne, że tędy nie mogę. A nie, w tym miejscu już byłem. To była chyba ta oryginalna misja, czyli tego jelonka nawet nie odblokujemy? Nawet nie wiem dokładnie. Nie pamiętam. A co z tym piorunem? Nie ma opcji, żeby wejść w interakcję? Chyba nie. Ciekawe. Tam, gdzie mamy te charakterystyczne
znaki, flagi, to można właśnie cumować. Tak, to jest zupełnie nowe miejsce, to z pewnością. Byliśmy jedynie tam. A to było wcześniej odgrodzone przepaścią. Dobra, więc w tym miejscu czeka nas bardzo ciężka walka z tymi draugrami. Osobiście poszedłem się ulepszyć z tamtej oto strony. No i zobaczymy, jak to tym razem wyjdzie. Widzę. Dobra, wycofajmy się, ponieważ jeszcze jeden draugr właśnie jest w kolejce. Często ma jeszcze ataki, których w ogóle nie da się nawet ominąć. Jeszcze zapominam o jednym ataku tego wroga, że on taką sobie barierę dodaje, która eksploduje, więc pod tym względem trzeba mocno uważać. O, na przykład teraz coś takiego miał. Więc najlepiej z tym wrogiem w sumie zawalczyć na jakieś dalekie odległości chyba. Bo co, żyjemy? Ta, po raz kolejny tą bombę sobie aktywuję. No i tyle. Mam jeszcze wskrzeszenie, ale nie wiem, czy to wystarczy. No, może powinniśmy raczej dać radę. No, bez ulta ciężko sobie poradzić. Kurde, w sumie mało to cokolwiek wykonuje, szczerze mówiąc. Myślę, że to już załatwi sprawę. Ostatni wróg! O rany, nareszcie. Ale to jest głupia sprawa. Naprawdę, te walki z draugrami, mścicielkami są trudniejsze niż te walki na przykład ze smokami legendarnymi, szczerze mówiąc. To jest naprawdę niesamowita sprawa. Najpierw chyba na jakiejś odległości z tym bossem walczyć. Próbowałem właśnie na bliskiej odległości, ale ten koleś bez przerwy sobie daje jakąś barierę, która eksploduje. I zadaje jakieś połowę zdrowia mi, więc naprawdę to jest tak ciężka walka. W sumie można było jeszcze to wykorzystać, tak spadać niby. Jeżeli koleś by spadał, to wtedy atakować, to chyba by było dobrym rozwiązaniem, ale... Kurde, te walki z draugrami porąbane. No dobra, daliśmy radę przynajmniej. Dobra, więc jeszcze kolejna sprawa, która nas ominęła, no to przepłynięcie tą łodzią, no i przejście na nowe regiony. Mamy podobno jakąś walkę ze strasznym bossem, tak słyszałem. A to zwyczajny drek i to raczej nie powinien stanowić zagrożenia. Czyli proszę bardzo, robimy mu straszliwe combo. Dobra, wszystkie umiejętności. Kurde, uciekł nam, chwila, moment, to jeszcze nie wszystko. Dajcie!
Dobra, jakiś kolejny atak z wymiotów tym razem, ciekawa sprawa. Jeszcze raz widzę coś takiego. A zaraz go przebijemy. Proszę bardzo. A nie da rady go dobić, niestety. Dobra, ledwo co żyje. Trzeba było jednak wykorzystać szał. Ja nie mogę i tyle. Kurde, będę musiał po raz kolejny marnować Rage'a. Ale trudno. Dobra, to jednak trochę lepiej rozwiązać. Ma tu wszystkie umiejętności. Już jest zbyt wiele na tych przeciwników. Dobra, nie po robocie. Nawet nie zdążyłem zauważyć, jakie ma umiejętności. Wiecie, tęsknię za skokami Wingardu. Zobacz, jedna kwestia to odblokowanie tego skrótu, który wcześniej był widoczny. To akurat są poprzednie regiony. Natomiast jakoś z tej strony, zobaczmy, ta arena była jednak trochę większa. Mogę się napić kolejny raz. Choć tym razem w Folkwangu. Pora pogrzebać niesnaski z moim przyjacielem. Najpierw z nami porozmawiasz. Tak! Teraz pamiętam. Kiedy dolina została zniszczona, Thor wywijał swoim młotem po całym mieście. Wszyscy się bali. Nagle pojawiła się jasnowłosa wojowniczka i zaczęli walczyć. To była dzielna kobieta. Ta jasnowłosa wojowniczka to pewnie Fej, bracie. Tak, mama walczyła z Thorem. Nie jestem pewny, czy to była odwaga, czy brawura. Rzadko się zdarza, żeby ktoś przeżył walkę z Thorem. Fej nigdy o tym nie wspominała. Każdy ma tajemnicę. Nie mamy jeszcze pewności, że to była Fej. Ano, pozostaje tylko się przekonać. Może zapytamy Thora w takim razie i on nam odpowie. Ciężko powiedzieć. No, przy okazji dodatkowe materiały, proszę bardzo. Się z pewnością przyda. Kolejna bolesna narośl wyrwana z tej biednej ziemi. Masz kilka kryształów. Nie idziemy nad staw? Dobra, więc w tym miejscu raczej zakończę dzisiejszy materiał. W sumie zrobiłem całkiem duże postępy, a jeżeli chodzi o noc właśnie na tym pustkowiu, to mamy wiele interesujących nowości. Ten na przykład mamy jakieś nowe wyzwanie, a tędy mamy nową ścieżkę. Więc jeżeli interesuje Was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. No i w sumie tyle, ja się z Wami żegnam, do jutra!